Hej, na samym wstępie chciałem powiedzieć, że ten tytuł nie jest żadnym clickbaitem i nie mam w zwyczaju dawania tego typu clickbaitów. Naprawdę jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego. I wiem, że na początku na przykład poprzedniego filmu już mówiłem, że to co za chwilę zobaczycie to będzie naprawdę niesamowite i bardzo bym nie chciał być takim youtuberem, który każdy dosłownie temat, o którym mówi, tak hypuje, jakby to było coś nieprawdopodobnego. Ale naprawdę trochę nie wiem, jak się czuć wobec tego, o czym wam dzisiaj opowiem. To będzie dziwnie wyglądało, ale to zrobię, żeby to pokazać. Rzeczy, które aktualnie dzieją się w polskim rządzie, są naprawdę niesamowite, ale żeby je dokładnie zrozumieć, musimy najpierw trochę wgłębić się w kontekst. Mamy takiego wiceministra sportu, który nazywa się Łukasz Mejza i tak mniej więcej od tygodnia jest dosyć duża afera dookoła niego. WP opublikowało bardzo długi artykuł śledczy, z których wynikają dosyć poważne rzeczy. Oprócz tego, że Łukasz Mejza raczej się jawi tam jako taki śliski biznesmen, śliski gość, który to tutaj gdzieś dołącza, ale bardziej niż na tym, żeby prowadzić biznes, skupia się na tym, żeby samemu sobie budować kontakty i żeby grać na samego siebie. A ta jego firma dostanie jakieś gigantyczne dofinansowanie, które praktycznie sam sobie przyznaje. No tych takich historii jest tam gdzieś bardzo dużo i nie mamy czasu teraz o nich wszystkich mówić. Tylko, że wiecie, jak na Polskę to są takie dosyć codzienne rzeczy, nie? No tutaj ktoś tam gdzieś ukradnie z budżetu i włoży sobie do firmy, tutaj gdzieś tam córka prezesa ten teges. Jakby, nic nowego. Sprawa natomiast robi się o wiele poważniejsza, kiedy dochodzimy do tematu jego niesamowitej firmy związanej z leczeniem ludzi nieuleczalnie chorych. Według tego artykułu Łukasz Mejza razem z kilkoma innymi osobami założyli firmę, która zajmowała się wyszukiwaniem osób nieuleczalnie chorych, przede wszystkim dzieci, a następnie proponowali im bardzo drogą terapię w Meksyku za około 80 tysięcy dolarów. Terapia ma się opierać na wstrzykiwaniu komórek macierzystych. I teraz możemy się zastanowić, dlaczego trzeba ludzi wysyłać aż do Meksyku. Z bardzo prostego powodu. To po prostu na przykład w Polsce nie jest zupełnie legalne. Bo z tego, co trochę gdzieś tam się zapoznałem z całą sprawą, to jakby jak najbardziej komórki macierzyste mają gdzieś być przyszłością medycyny i prawdopodobnie uda nam się wyleczyć bardzo dużo chorób i tak dalej. Ale w obecnym momencie bardzo wielu bardzo ważnych osób wysoko postawionych w medycynie wypowiadało się, że nie ma żadnych dowodów, żeby to miało w jakikolwiek sposób działać. Co więcej, jest to bardzo niebezpieczne. Tak więc myślę, że już zaczyna się widzieć, jak zaczyna wyglądać ta cała sytuacja. Gość założył firmę, która zajmuje się wyszukiwaniem ludzi, którzy są nieuleczalnie chorzy, wysyła ich gdzieś daleko do Meksyku na jakąś tajemną terapię, która nie ma w ogóle żadnego potwierdzenia skuteczności i której przeprowadzenie niemożliwe jest na przykład w Polsce, bo jest ona tutaj nielegalna, a sam zbiera gigantyczną kasę, żerując na tym, że ludzie, którzy są postawieni w takiej sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi to o czyjeś dziecko, to chwytają się, umówmy się, każdej deski ratunku. Generalnie z tego, co się zorientowałem, to ta terapia łączy takie buzzwordy, modne słowa, które są teraz w medycynie, o których się mówi, że gdzieś tam będą, wiecie, daleko. Tak jak teraz jest cały wysyp firm zajmujących się blockchainem i tak dalej i kryptowalutami, mimo że jakby nie mają z nimi za dużo wspólnego, ale to jest po prostu modne słowo i zwraca uwagę, to gdzieś tak rozumiem tę terapię i poprawcie mnie proszę, jeśli się mylę, bo nie znam się na medycynie. Swoją historię opowiedziała jedna z matek, która miała tę nieprzyjemność, że dała się w to wciągnąć. Okazało się nagle, że na tę operację potrzebna jest 300 tysięcy złotych. Kazali jej założyć zbiórkę na Pomagam, czy tam na Się Pomaga, a Się Pomaga od razu zablokowało tę zbiórkę i w ogóle, co ciekawe, wysłali ostrzeżenia do jakichś różnych instytutów i do różnych lekarzy, że mieli dużą zbiórkę na tak niebezpieczną i podejrzaną terapię gdzieś tam w Meksyku i że może tutaj trzeba uważać, bo może się tutaj coś dziwnego kroić w Polsce. Byli pracownicy mówili, że wyszukiwanie tych pacjentów wyglądało zupełnie jak sprzedaż masowa w jakimś korpo. Mieli oni za zadanie wchodzić na różne grupki facebookowe, gdzie zdesperowani rodzice udostępniali linki do swoich zbiórek, wyszukiwać ich w różnych miejscach w internecie i masowo do nich pisać po to, że wiecie, napiszą do 100, to może chociaż te 5 osób się odezwie. Chyba najlepiej pokazuje cały stosunek do tego, jak tam bardzo wszystkim zależało na zdrowiu i w ogóle dobrym samopoczuciu tych pacjentów. Zdanie jednego z byłych pracowników, który opowiadał o tym, jak zamknęli tę firmę i podobno wyglądało to tak, że po prostu jednego dnia przyszedł szef do pracy i powiedział, że od dzisiaj zajmuje się fotowoltaiką i tak zostało. Po firmie zostały w internecie bardzo dziwacznie pozacierane ślady. Co więcej, ta nowa firma nazywała się prawie tak samo, tylko miała zmieniony tam dosłownie jeden człon, więc nie wiem, to trochę dziwne akurat zacieranie po sobie śladów. I teraz wiecie, w normalnym kraju, po myślę tak z 1/4 nawet tych zarzutów, taka osoba na tak wysokim stanowisku, wiceminister sportu, zostałaby od razu odwołana, bo to są bardzo poważne oskarżenia. I tych oskarżeń jest jeszcze oczywiście dużo, dużo więcej. Między innymi to, że jego dług jest wystawiony do kupienia. Rozumiecie, dług polskiego polityka jest wystawiony do kupienia. Nie wiem, czy jakby wszyscy rozumieją, jak bardzo niebezpieczne to może być dla Polski. Takiego gościa później można szantażować. Każdy może kupić taki dług. Obojętnie jakiej będzie narodowości. Straszne to jest w ogóle i...
naprawdę, opowiadam wam tylko część. Ale w Polsce nie jest odwoływany. Co prawda nie jest on z PiSu, jednak jest dosyć przychylny i głosuje tak, żeby pasowało. I możecie się zastanawiać, no ale jakby dlaczego? No nie mają nikogo na jego miejsce, o co chodzi? Zaraz wam to wszystko wyjaśnię, ale właściwie to nawet on sam wam to zaraz wszystko wyjaśni. Ponieważ miała miejsce konferencja prasowa i właśnie ta konferencja prasowa jest tym, o czym mówiłem, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Mejza wystąpił ze swoim, jak go określił, przyjacielem Tomaszem Guzowskim, który cierpi na jakieś schorzenie genetyczne i który był poddany tej właśnie cudownej terapii w Meksyku. To, o czym akurat nie wspomniał na tej konferencji, no wiadomo, gdzieś tam mogło umknąć, to ten gość tak przy okazji jest też jego wspólnikiem. No i Mejza poleciał dosyć grubo. Mamy do czynienia przez ostatnie dni z największym atakiem politycznym po 89 roku. Atakiem na Zjednoczoną Prawicę i atakiem na większość rządową. Atakiem bezpardonowym i bez precedensu. Atakiem, w którym właściwie przekroczono wszystkie możliwe granice, aby obalić rząd. Atakiem, w którym manipulując się faktami do walki politycznej wykorzystuje się chore, niewinne osoby i ich rodziny. Bardzo szybko nazwał rzeczy wprost. Oprócz tego, że jest to oczywiście największy atak od 89 i kilka innych tym podobnych bzdur, to jednak dość wyraźnie dał do zrozumienia to, co jakby i tak już wszyscy wiedzieli wcześniej, myślę, co się stanie, jeśli jego odwołają. Bo w takim wypadku na jego miejsce wejdzie jakiś poseł opozycji. A w tym momencie siła głosu w rządzie wygląda tak, że ta jedna osoba sprawiłaby, że PiS-owi już zaczęłoby być bardzo trudno przegłosowywać kolejne rzeczy tak pyk. Oczywiście PiS pewnie gdzieś liczy na takiego kolejnego Kukiza, którego znowu będzie można szybciutko przekupić. A nie, bo on chciał za to pozywać, jak tam ludzie tak mówią, że go ktoś przekupił. Zachęcić do odmiennych poglądów niż miał jeszcze bardzo niedawno. A Kaczyński ma dosyć trudny orzech do zgryzienia, bo no co, teraz trzymać takiego gościa, na którym ciążą takie oskarżenia, że żerował na bólu rodziców nieuleczalnie chorych dzieci, jak to jest straszne. A, jeszcze też w sumie myślę warto dodać, komórki macierzyste powstają w wyniku połączenia się plemnika z komórką jajową. One tam jeszcze przez kilka dni muszą tak no, się przeinkubować, jak to w ciąży. Generalnie trochę może się to kłócić z tym całym takim narracją pro-life, no bo jeśli ktoś uznaje za moment początku dziecka, czy nie wiem jak to nazwać, moment właśnie zetknięcia komórki jajowej z plemnikiem, to te komórki, którymi się leczy tych ludzi, muszą już mieć tak kilka dni, więc czy jest to na pewno etyczne? Tym bardziej, że no przecież przez cały czas była dyskusja na temat tego, że szczepionki są nieetyczne, nie? A tutaj taki prawicowy i konserwatywny gość zakłada biznes oparty na czymś takim. Ale z drugiej strony Kaczyński właśnie nie może go tak po prostu wywalić, no bo głosować trzeba jakoś później, nie? Fajnie by było, żeby mieli nadal te większe... Znaczy, dla nich by było fajnie. Ale to nie jest jeszcze najmocniejszy moment, bo najciekawszą rzecz zrobił ten jego wspólnik. To będzie dziwnie wyglądało, ale to zrobię, żeby to pokazać. Nagle coś, czego nie mogłem. Tak. Ja spalę. Ja się mogę puścić. Ja mogę. Spodnie sobie poprawię. Da się. No jest to, moi drodzy, niesamowite ozdrowienie. Gość jeszcze niedawno siedział na wózku i nie miało opcji w ogóle, żeby wstał. Jego choroba postępowała. Na szczęście Mejza znalazł niepotwierdzoną w żaden sposób terapię i magicznie gościowi wszystko zaczyna się odmieniać. Nie no, jest to naprawdę mocny dowód. Nie wyobrażam sobie, jak aroganckim trzeba być, żeby przyjść oskarżonym o tak straszne rzeczy. Tyle osób jest na ciebie tak strasznie no, wkurzonych, nie wiem nawet jak to określić. I opowiadać takie rzeczy, nie wiem, nie przynieść żadnych jakichś wyników medycznych swoich na przykład, skoro jemu to tak strasznie pomaga, to myślę, żeby było dosyć ciekawym argumentem. Nie przynieść ze sobą żadnych dowodów, tylko łamiącym się głosem wstać z wózka i powiedzieć, że jeszcze niedawno to ja nie mogłem wstać z wózka, a teraz już mogę wstać, więc no to jest dowód na to, że pan wiceminister sportu nie kłamie i jest dobrym człowiekiem. Nie mówiąc już o tym zdaniu, które zostało wypowiedziane zaraz po. Jest jeszcze jedna rzecz, przy której troszeczkę się uśmiechnę, bo nie mogłem już z tego korzystać, a teraz mogę, ale nie wszyscy wiedzą dorośli, o czym mówię. Dobra, przepraszam. Gość przychodzi na jedną z najważniejszych konferencji w najbliższym czasie dla Polski. To znaczy, bardzo dużo osób jest zainteresowanych tą sprawą, no bo jest dosyć gruba. Ludzie są wściekli. Po pierwsze, że ktokolwiek mógłby w tak straszny sposób oszukiwać innych. Po drugie, że miałby być to wiceminister i że on jeszcze narobił dużo innych rzeczy. A po trzecie, to, że jeszcze go nie odwołują. Na co przychodzi właśnie ten jego kumpel i postanawia, że będzie opowiadał o tym, że mu zaczął stawać. Ja naprawdę jestem dzieckiem internetu. Ja nie mam problemu, nie wiem, z przeklinaniem, z jakimiś takimi różnymi żarcikami, czasem może nie do końca na miejscu. Uważam, że jakiś żarcik typu ha ha ha, seksik. Dlaczego by nie?
Ale naprawdę są jakieś granice. I trudno mi wyobrazić sobie, jak bardzo trzeba nie mieć szacunku do innych ludzi, żeby przyjść i opowiadać takie rzeczy. Żadnej jakiejś dokumentacji medycznej, badań, nic. Jedyne co to, że gość powiedział, że on skorzystał z tej terapii i że on był chory i że kiedyś to jeszcze nie potrafił wstać z wózka, ale teraz potrafi wstać i to jest dowód. Wszyscy musicie mu uwierzyć, bo on tak mówi. A na to wszystko patrzy tylko zadowolony Mejza, który porobił trochę z siebie ofiarę, że no tutaj chcą go tak strasznie atakować. Później tak trochę pogroził i przypomniał, że Zjednoczona Prawica to się na nim opiera, bo jak on odejdzie, to Zjednoczona Prawica się rozpadnie, więc lepiej, żeby go zostawili i lepiej, żeby na niego uważali. A do tego jego kumpel zrobił jeszcze taką szopkę, że nie wiem, naprawdę dawno nie widziałem takiego oplucia ludzi, nie wiem, Polaków. Nie mam do końca pojęcia, jak to nazwać. No i co, to się tak kręci. Tak naprawdę jest dużo oczywiście podejrzeń, że on może mieć jeszcze jakieś haki na PiS i to dlatego tak bardzo teraz na niego uważają. Co umówmy się, nie chcę brzmieć jak jakiś tutaj twórca teorii spiskowych, ale no nie byłoby to jakoś bardzo zaskakujące. Taka sytuacja może się wydarzyć. To się jakoś tak kręci. Ten tutaj odpuści jednemu, inny przyjdzie się trochę powygłupiać na konferencji i też pewnie wróci zadowolony do domu. No jakby na pewno za jakiś czas i tak przejdziemy nad tym do porządku dziennego. Kolejna po prostu afera. Jest to dla mnie po prostu niesamowite i nie chcę się już teraz powtarzać, ale tak jak większość tych afer już od dawna na mnie nie robi wrażenia, że znowu ktoś tam coś ukradł i tak dalej. Ta afera dotyka na takim, myślę, zupełnie innym emocjonalnym poziomie. A później ta buta i ta pewność siebie, taka zarozumiałość, nie wiem nawet jak to nazwać, która jest reakcją na to wszystko, to jest już w ogóle jakiś inny wymiar. A oprócz tego, w dzisiejszych newsach. Szef TV Gry odchodzi z TV Gry, o przekręcie na YouTubie na około 20 milionów dolarów, a także wiele innych. Jak zawsze, nie mamy czasu, zaczynajmy. Zacznijmy może sobie na szybko od tego przekrętu na YouTubie. Otóż okazało się, że jakiś dwóch gości przez wiele lat zgłaszali prawa autorskie do hiszpańskojęzycznych piosenek. Prawdopodobnie zgłosili około 50 tysięcy utworów. Mieli tam podrobione jakieś dokumenty, które podobno wysyłali i YouTube to akceptował, że rzeczywiście mają prawa do tych utworów. I okazuje się, że od 2017 mieli właśnie w ten sposób, no właściwie ukraść około właśnie tych 20 milionów dolarów i grozi im teraz do 37 lat więzienia. To rzeczywiście się dzieje. Ja kiedyś, bo część z was może nie wiedzieć, ale jak kiedyś grałem na pianinie i jak sobie cofniecie do tych najstarszych filmów, to jest trochę takich nagrań, jak grałem na pianinie, bo no, tak wrzucałem na początku. Dla wszystkich, którzy o tym nie wiedzieli, no to tak, 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 ha, 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 Mateusz Chmielarek, on też tak zaczynał, jeszcze jak się zmruży oczy, popatrzy na mnie z 40 metrów i szybko kręci głową, to trochę podobnie wyglądam, ja wiem, mamy już to przerobione. I mi też kiedyś ktoś zgłosił prawa autorskie do mojego wykonania utworu i też się przez jakiś czas nie zorientowałem w ogóle, że coś takiego się stało. Co prawda to było bardzo dawno temu i podejrzewam, że straciłem łącznie na tym z jakieś 4-5, ale dzieją się takie rzeczy. Następny news. O kurde. Śpulkolot został młodzieżowym słowem roku. Pewnie już to wiecie, ale chciałem o tym powiedzieć tylko dlatego, że jestem zdziwiony, że aż tak dużo osób nie słyszało nigdy tego słowa. To znaczy, ja też no, nie obstawiałem, że to słowo wygra, może. I na początku, jak te słowa zostały wybrane i widziałem, że tam wszyscy narzekają, że no co to jest za słowo, to miałem takie okej, jak co roku. Co roku zawsze wszyscy narzekają na którejś ze słów, że nikt nie wie, co to znaczy, a tak naprawdę no, młodzież, bo to ich tak naprawdę dotyczy konkurs, wie. Natomiast z tym śpulkolotem to okazuje się, że rzeczywiście jest jakiś problem i rzeczywiście nikt nie wie, co to znaczy. Ja gdzieś tam kojarzę to z jakichś memów tam typu wsiadaj szybko do śpiulkolotu i tego typu rzeczy. Czy to jest tylko na przykład w jakiejś przedziale wiekowym popularne słowo? Bo tak też się może wydarzyć, że na przykład to jest tylko dużo młodszych osób słowo. Nie mam pojęcia. Następny news. Pozwolicie, że dzisiejsze newsiki w ogóle będą bardzo szybkie i dosyć dużo newsów pozwolę sobie przełożyć na następny odcinek, bo no, nikt mi ich raczej nie podbierze na polskim YouTubie. A też nie chcę tego odcinka tak przeładowywać, skoro mieliśmy taki pierwszy temat. Gambrinus opuszcza TV Gry. TV Gry to no, bardzo duży kanał o grach Polski, pewnie kojarzycie. Myślę, że musiało wam się tam kiedyś coś na YouTubie wyświetlić, bo oni wrzucają daily content i robią no, dosyć duże wyświetlenia. Poza tym bardzo fajne filmy. Pupa wylizana. No i Grzegorz Bobrek, czyli szef, po ilu? Po 11 latach odchodzi z gry online, po 8 właśnie z TV Gry i rusza na swoje, ma zamiar właśnie teraz zajmować się historią, którą już od dłuższego czasu przemycał w swoich filmach, więc ja życzę powodzenia, stwierdziłem, że no to jest jakiś news związany z większym kanałem, więc warto by było, żebyście wiedzieli. Następny news. Tak naprawdę to zrobiłem to tylko dlatego, bo Head bardzo chciał, a nie chciałbym mu sprawić przykrości. Z takich jeszcze krótkich ciekawostek to Grimes nagrała utwór, w którym odnosi się do Maska i mówi tam, że jest on graczem, który bardziej kocha grę niż ją. Oraz news, o którym możecie wiedzieć, bo już trochę ma i jest dosyć popularny. Powstała wtyczka do Chroma, która z powrotem pokazuje ilość dislike'ów pod filmami na YouTubie. Ja muszę przyznać, że nie wiedziałem, że aż tak bardzo mi będzie brakować tych dislike'ów, ale no teraz wchodząc na jakieś kontrowersyjne treści, to aż to dziwnie wygląda.
Nie wiem, mam bardzo dużo jednak przemyśleń na temat tych dislike'ów, ale to może poruszymy je innym razem. Pamiętajcie o zostawieniu łapiksa pod tym filmem, suba oraz dzwoniksa, bo no, warto, żebyście dostawali powiadomienia o tym. Ja nie spamuję jakoś filmami, a no, warto być na bieżąco. Jestem Hop, wasz najbardziej